No cześć, tutaj Indie, nie Warcraft, tylko StarCraft. Witam. 21.04, 7 maja 2017, jedziemy. Z kolejnym fantastycznym dniem. No i tak, chcę na początku podziękować Alo, proszę bardzo. Alo zasobował 3 miesiące pod rząd, można. Stał się w ten sposób Feniksem, znaczy powinien się stać Feniksem, jeszcze ma Interceptora, ale miejmy nadzieję, że to się pojawi. Siema Lukasz, witamy, The Great Show, Kirko, Rakim, Paweł. Witamy. A, w CSGO mówisz, że lala obczajasz, dobra. The Great Show, witaliśmy. Dobrze. Siema chudy. Dobra, no to tak, pogramy dzisiaj właśnie te nasze wspaniałe taktyki, może nawet jakieś się nam, no, powiodą. Ale... No nie, wczoraj grało mi się dobrze, w sumie. Przedwczoraj chyba nawet też. Nie, to wczoraj był ten w miarę dobry dzień chyba. Już nawet nie pamiętam, który dzień jest dobry. Jak tak patrzę na statystyki moje na mapach, to w sumie najgorzej mi idzie mapa Ascension to Ayur. Trochę paradoksalnie, teoretycznie protosjańska mapa. No. Widocznie projektant był na usługach innych. King Simba. No, zobaczymy, czy dzisiaj będzie jakieś oświecenie, ale nic nie obiecuję w swojej grze oczywiście. Dobra. Jazda. Chcesz rozgrzewkę Gast? Możemy zagrać jak chcesz. Gast chętny taki na rozgrzewki. Znaczy ja nie wiem, czy ja mam w ogóle jakieś specjalne buildy na teren. W zasadzie mam tylko jednego, którego ciągle używam, nie? Więc to jest... O! Gast? Czemu jesteś w diamencie? Pan Ku, siema. Marcelix, witamy. Gazda też witamy, Jurkena. Dysz. Siema Jurken, dobra, ready. No dobra, to już tak chce, rzuca się, a Gaz to jest całkiem dobry wariat. 6 koła MMR to można zagrać, znaczy przynajmniej miał 6 koła MMR. Wymijacz, siema. Niech się zatem wyjaśni. Siema potworek. Jak mi się podoba ta muzyka. Muszę coś nowego na teren chyba sobie dodać, bo w sumie cały czas to samo gram. Aczkolwiek ma to tam kilka różnych wersji, nie? Normalnie się gra Feniksy Adeptki, ale można pójść w różne miejsca z nimi. Siema Itom, 85, witam. Dobra, spróbujmy się skupić na zagraniu. Jak podczas ważnego meczu. Właśnie nie wiem, czy dzisiaj jakieś... No nie, no ja próbowałem dzisiaj grać w Go Forze, to był w sumie chyba mój jedyny turniej, no niestety przegrałem tam na Stefana. Tak myślałem, czy jakiegoś wieczorem może nie ma, ale chyba... Nie wiem, czy był w sumie. Czy będę szukał 10 tajnych smoczych kul? No niestety znalazłem tylko 5, bo dzisiaj tę misję nagrywałem. Serio, mister? Jest coś takiego? Ej, to ja może... Nie, no nie chcę nagrywać jeszcze raz tej samej misji. Kurde. Musiałeś napisać to. Siema, mister. Venom, witamy. Juron Krav, hello man. Welcome from Poland. Nice to have you there. Dobra,
Stargate'a oczywiście zagram, tak jak mówiłem. Jestem człowiekiem jednej taktyki na Terrana, bo to jedyna taktyka, która w miarę dobrze działa. Że tak zarymuje. Nie jestem fanem gry na Terrana, bo on złość we mnie wyzwala. Reaperami nawala. Oh yeah! Obserwujesz mnie? No, nareszcie. Ale ja mam zero litości od samego dzieciaka. I teraz klasyczne raperskie, jak nie wiadomo co powiedzieć, yo yo! Fila? Da 0,8, a? Dobrze się muszę przypatrzeć, bo się ksywka zlewa. A, już mamy nawet trzecią adeptkę. Nie wiem, co tutaj gaz nam zagra za bardzo. No, trochę słabo ten Reaper zginął, tak. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, bo mogłem chyba trzeciego Nexusa przed gatewayami dodać, ale ostatnio jakoś mi się tak wkręciło. Dalej, dalej, wrotki gadżeta, wjeżdżamy. Gast? Czy jesteś przy kompu? Aha. Dobra. Znalazłem. Dobrze. Cześć wszystkim, cześć Indy. Dziękuję bardzo, Manokunta, witam, witam. W imię. Taki w sumie mały drop, a jednak mnie trochę wybił z rytmu. No wiem się, czy gaz jest przy kompie, on mnie tutaj pocisnął, to pocisnął, tam pocisnął. Dobra. Przejmy co tam gazda. Trzecia baza. Sprytna mina. Nawet jej nie zauważyłem. Do samego, do momentu aż we mnie wybuchła, no to tak samo w sumie ją widziałem. Teraz znowu dostałem z miny? Nie, myślałem, że mi się udało. Dobra.
Serio? Tyle pelonów jeszcze się nie ukończyły? Dobra, obczajamy. Oj. Aż mi ostrość w oczach, tak, że tak powiem, zmalała. Wystraciłem wszystkie orakle? Nie mogę z siebie czasami. GG! Artanis, siema, siema. Widzę, że mamy bohaterów ostatnio na czacie. Mieliśmy Artasa i pewnie no, jeszcze będziemy mieli Artasa nieraz. Siema, tańczący z legami. A teraz do nas Artanis zawitał. Zgunia. Gast się nie rozwinął za mocno. Dobra, ciśniemy już tego ladera. Siema, doktor Zerg. Rodzen, witamy. Daba, siema, Stachurski, witam, witam. No, linki zabijcy. Nie pamiętam na ilu mapach, ile tego tam było. Pamiętam tylko, że jest coś takiego. Aha, to ja znalazłem 5 smoczych kul. Ty, mister. Ja myślałem, że one wszystkie na jednej mapie są. Aha, to może w Google'uję i ten. I tak niby przypadkiem wszystko poznajduję. Replay wysłać na Twitch czacie czy gdzieś dalej? Da zero? No tutaj możesz linka drop.sc i tam powinno się dać wrzucić, albo jakieś tam inne strony są. Możesz na maila też wysłać, nie ma problemu. Ja chcę, żebym ci obczaił, przeanalizował, śmiało. Verbella stopa się ma. I understand a little Polish, but I cannot write very interesting streams. Thank you, man. Siema, CDR. Ja mam po prostu ciężki wybór. Po lewej stronie monitor World of Warcraft, a po prawej StarCraft 2. Te problemy. Pytania. O, Snake! Dawno nie widziałem nikogo z tą ksywką, ale w miarę popularna. Na kogo gram? Się póki co gibam. O Jezu, jakie te ekspansje są dramatyczne. Każda ma jeden gaz tylko. No prawie każda. Ach, tutaj są też dwa. Dobra. Trzeba się wpatrzeć. Wtedy może coś można zobaczyć. Rodzyn się źle czuje? Oj, nie podoba mi się to. Jak to rodzyn się źle czuje? Nie czuj się źle. Z czym się czujesz źle, rodzyn? Powiedz nam o tym. Ci pomożemy. To on chyba tak na serio jedzie to droną i zajęć. No, fuck. Dlaczego ja zauważyłem, co on robi, ale nie użyłem mózgu? No nie, dobra, luz. Myślałem.
No na ludzie. O, fuck, co on robi tak? Czemu tak agresywnie, panie kolego? Wow. To co ta agresja? Co on robi? My jesteśmy w jakimś bronzie, czy? Bez obrazy. Mam wrażenie, że tutaj coś dziwnego się zadziało w tym momencie. Albo mi zrobił proxy hacze i pali Jana tymi dronami, albo nie wiem, o co chodzi. No, nie zrobił proxy hacze. Co się dzisiaj dzieje? Na Snake'a. Wiecie, jak się śmieje wąż? Dobry joke. U mnie zawsze są same dobre. O, mamy! Kolejnego suba. Nie było alerta. OneBenny13. Dziękuję ci bardzo. Witam, witam. Mocno na audycji. Suba nowego. Fantastycznie. Już dwa suby. Nice. Tylko jeden nie dostał alerta, ale jestem zadowolony oczywiście również bardzo mocno. Hello Ben! Psychol witamy. T-Slide się ma, Ustupan witamy, Okajman wpadł, Marnid. Król kiedy złoty, kiedy pozostałe mecze finału będą na YouTubie. Marnid codziennie dwie mapy wyrzucam, więc jutro będzie trzecia, czwarta, pojutrze piąta, szósta i tak dalej, nie? Król złoty. Nie trzeba mi się kłaniać. Dobra, gościu, spokój. Jezu, gdzie tak celnaga? To jest chwila. A, tutaj, dobra. Dziwna ta mapa. A widzę, że się spodobało. Że klip powstał ze śmiania się węża. Ja potrafię zabawić. Rozrywkę w 2017. No dobra, tu nie ma dropa jeszcze żadnego. Próbujemy takiego starszego builda. Manko. Bardzo dobra kontrola, panie wężu. Idealna. Widzę bailingi! Taki doinformowany. No dobry zgad, panie kolego. No co my tu gramy w ogóle? No co to chodzi? Czemu on nie ma trzeciej bazy?
Weź tu podejmij teraz decyzję. Jakąkolwiek w tej grze. Nic nie jest jak być powinno. W ogóle Lera nie ma. To jest kity. Zrobi milion. Milion zerglingów, tak? No dobra, jest Ler, wow. Wow. Nie wiem, zgłupiałem, nawet Xelnak nie kontroluje. Snake nie daje rady. Replay jest WCS-a, już są Jurken, już je wypuścili. Był pościg. Nie wiem, czy nie wrzucałem na Facebooka też w jednym ze swoich postów, ale jeżeli nie, to na Discordzie u mnie był na pewno. Dobra, idziemy do niego, bo się będziemy teraz zastanawiać w sumie bez sensu. Sprawdzimy jeszcze, może coś gra konkretnego, ale nie sądzę. Dawaj mu taliski, a Hydra Bane, oj, to mi się nie podoba akurat. To też mi się za bardzo nie podoba. Ale mimo wszystko nie boję się. Jak bliskie bitwy. Siema, szakal. Wow! Okej. Okay. Nie wiem, czy widzieliście, ale miał 8999 MMR-a. Żeby to był maksymalny MMR, jaki da się mieć. No dobra. Mega dziwna gra. Umcumcumc. Dobra. No to jeden Benny 13, dziękuję za suba, ale nie wiem, czy coś się tutaj odzywałeś. Sebastian, witamy na streamie. Nie wiem, czy coś tam masz jakieś życzenie. Dobra, zerknijmy na czata. Siema Quinterk. Jak kontrować tosem Marines i czołgi? No musisz mieć obrażenia obszarowe. Ewentualnie milion adeptek. I Feniksy. Sztorm, kolosy, ewentualnie dużo adeptek z Feniksami. Oczywiście do kolosów też musisz jakieś wsparcie mieć, nie? Desert Strike Hots? Nie, to nie bardzo. Mister, mi się Desert Strike jakoś tak mega mocno nie podoba. Kiedyś w Broodwarze trochę grałem, ale teraz to już nie bardzo. Chyba nie mają co się robić, tylko się bawią w wyłączanie prądu. Dobrze, że są komórki. Siema Xart. O, Scooby, witamy Scoobiego. Dobra, o replayach mówiłem. Nie, matury jeszcze się nie skończyły. Aha, no jednak w jednej misji te wszystkie kule są. No to mi się tylko 5 udało znaleźć, a minimalnie się rozglądałem. A? Ja nie wiem, czy wszystkie kule w tamtym miejscu, no ale chyba tak. Siema Piotrek Tos, Blonial, witamy. Chyba, że podczas ucieczki trzeba te kule złapać. Gdzie ty grasz trzecią? Uważasz, że tak bezpiecznie jest w miarę?
No tak jak na tej mapie, uważam, że nie jest jakoś super bezpiecznie, ale to jest jedyna baza z trzema gazami, która jest jak najbliżej, o to chodzi. Szakal, witamy. Do GMA wystarczy na samych ligach jechać? A, lingach jechać! No da się też to samych zerlingach do Grandmastera wejść, na pewno. Jest to trochę trudne, no takie nie wiem po co aż tak się męczyć. Jimmy mi zacina, nie wiem czemu, a nie powinien. Kiedy otwiera się Grandmaster? No, za kilka dni. Kiedy konkretnie, nie wiem w sumie. Aha, można sprawdzić, Boże, można sprawdzić, zobaczmy. Kiedy nam Grandmastera otwierają. Za 69 godzin, teoretycznie. No już jestem w kontenderze. Mam szansę na GMA, wow. No, siema Scooby, Blonial. Będzie odświeżony poradnik do Zerga, czy nadal aktualny? W miarę aktualny, tak. Clickbaity? Bez nich to się nie da przeżyć, Wiszu. Dobra. Chyba nadgoniłem w miarę. Zebrać przed ucieczką, Kirko, no to zepsułem. Dobra, może obczajmy jeszcze to. Czy uważasz, że lepiej mieć te dwa gazy, mimo że jest mega niebezpiecznie? Ciężko powiedzieć, cholera, nic nie pasuje, wiesz? Bardzo ciężko to jakoś, nie wiem, wyliczyć. Ale no jednak Protoss potrzebuje, no najważniejszy gaz jest u Protossa. No gra się Archony, Storma i też dużo Immortali, no to wszystko dużo gazy kosztuje, nie? Statystyki na różne rasy Yakuza? No, nieciekawe. Chyba najgorsze mam teraz na Zergów, no. 7-8 mam. Na Terran mam 5-5, a na Protossów 3-2. W tym sezonie. Dobra, nadgoniłem. Da zero jesteś? Bo ty chciałeś tego replaya, nie wiem czy... Jesteś obecny. Ale w sumie to nie widzę tutaj go na mailu jeszcze. IndieStarCraft na Gmailu jakby co. Dobra, jedziemy dalej zatem. Siema, siema Wardensar. Jak chcesz tego replaya do zero, to na maila wyślij. Go, go. A, wrzuciłeś na dropę scenę, tak? Dobra, zobaczmy. Psyduck Starchild, a którym ty jesteś? Psydakiem czy Starchildem? Doktorem. No, dawaj, dawaj. Systemie, znajdź to. Starym jesteś? Dobra, to z racji, że nam nie znalazła, już wiemy kim jesteś, to obczajmy tego replaya. Starchild Psyduck, dobra. Jesteś dzieckiem gwiazdy. Gwiazdą dzieckiem. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Mamy best of 9. Starchild prowadzi już 4 punktami. Psyduck 3. Nie wiem, bo 4-4 i emocje. Już są włączone. Z automatu. Kurde, ja na TVT to się tak trochę, wiesz, znam jak rzeźnik na wędzeniu ryb, nie? Nie wiem, czy to, co powiedziałem, byłoby sensu, ale nieważne. Tak, Reaper bezpieczny z ekspansją, no widziałem takie buildy. O, to jest w ogóle ciekawe, że gość zajmuje ekspansję z jednym gazem i mniejszą ilością minerałów niż może, no nieważne. Ty robisz dobrze, jakby co? To jest najważniejsze. O, to bardzo źle, że zesłałeś te dodatkowe supplye. Musisz sobie builda lepiej zoptymalizować. Lepiej, lepiej, my friend. No więc tak, najpierw jest supply depot. A, ty najpierw robisz rafinerię, a dopiero potem baraki. Znaczy można i tak, nie? Nie ma problemu. Nawet chyba większość teren może tak zaczyna. Ostatnio nie widziałem trochę TVT, ale tak też spokojnie można zaczynać. No i dzięki temu będzie szybciej właśnie faktorka. Dobra, no i teraz jest taka sytuacja, że powinieneś postawić supply depot teraz, masz na to kasę, nie? Czyli mniej więcej jak, o właśnie, jak zrobisz command center w naturalu,
to jak będziesz mieć wolne 100 minerałów, od razu robisz supply depota, żeby nie musieć go zesłać z nieba, bo to bardzo źle. I dopiero potem leci faktorka. Znaczy na to wszystko cię w zasadzie stać cały czas, nie? I tutaj mu powinien spaść zamiast tych supply'ów, to bardzo ważne. Bo mu ci da około 240 minerałów, a zesłanie supply'a to jest tak jakby 100 minerałów, które ci się przyłącza, nie? To jest dodatkowy supply depot, więc lepiej muła, bo szybciej zbierasz i będziesz mieć więcej. Więc oglądaj, oglądaj. Liga nieważna. Ważne są chęci. Nie wiem za bardzo do czego zmierzasz z tym buildem, ale rozumiem, że czołgi z marinami i medivacami to jest taki największy standard. Mina jest dość interesująca, ale no wypadałoby, że jak masz zakończonego Stargate'a, to od razu robisz medivaca. Wypadałoby, że jeżeli masz kiedykolwiek 50 energii, to ją zużywasz na muła. No chyba, że grasz na Protosa, on zagrał Dark Tentary, to jest jedyny chyba scenariusz, w którym się odkłada energię. Ewentualnie Cloak Banshee jakieś ci latają, to wtedy też odkładasz energię, nie? Ale tak, to zawsze od razu używaj energii z orbitala i monitoruj te orbitale, żeby od razu używać move. Jak zakończy się command center w naturalu, to od razu masz go zamieniać w orbitala. Od razu, nie? Jak tylko się już da. O, przelećmy, zobaczmy. Przed dodaniem tego baraku. O, dobra, może niech będzie, że się on tam robi. No ale to tak trochę średnie jest, wiesz, na ogół się robi tak, że robisz tutaj od razu orbitala jak się tylko da, to jest oczywiste, ale robisz baraki, faktorkę i od razu starporta. Tak jakby wiesz, jeden barak, jedna faktorka, jeden starport, a dopiero potem dodaje się kolejne baraki. I ten drugi gaz zajmuje się w momencie jak faktorka jest w połowie ukończona. I w sumie jeszcze raz, żebyś miał prościej. Byś miał jeszcze prościej. Od razu orbital, to robisz dobrze. Ekspandzik jest, teraz powinien pójść supply depot, potem faktorka, mniej więcej za chwileczkę powinien pójść, o teraz powinien pójść rafineria albo ciut nawet wcześniej i dopiero potem jakieś kolejne rzeczy, ale ważne żebyś w momencie jak się to zakończy miał 150 minerałów, żeby od razu zacząć orbitala. No i widzę, że masz, no kolejny taki w zasadzie największy błąd to to, że nie robisz non-stop SCV-ek, nie? Jak się tutaj tylko patrzy na pasek produkcji twój, to nie ma tutaj cały czas dwóch SCV-ek, no przed chwilą nie było. Teraz też nie ma dwóch SCV-ek, mega długi czas, już by nawet wyszły, znowu nie ma SCV-ek, jest tylko jedna teraz, teraz w ogóle nie ma SCV-ek, w ogóle nie ma, teraz są dwie, no to fajnie. Teraz nie ma żadnej, nie ma żadnej, nie ma żadnej i nie ma żadnej SCV-ki, więc musisz częściej je robić w miarę, nie? Więc właśnie, a wy patrzycie na APM-a, jakiego mają zawodnicy. No, więc po prostu popraw ten początek. No się fajnie, że wiesz, masz te ulepszenia, coś się dzieje, nie jest tak źle. Oj, trzecia baza jest, planetarka w trzeciej mówisz. No, powiem ci, że twój przeciwnik ekspuje co najmniej niebanalnie. Tak wszystko zrobił, żeby nie zająć tej ekspansji, którą powinien zająć w pierwszej kolejności. No. Ale potem, jak jest już dalsza faza TVT, to dostawiasz drugą faktorkę. I mniej więcej, żeby mieć tak za 8 baraków. Jak masz 3 bazy w miarę wysaturowane, czyli masz w nich robotników, to dobrze, żebyś miał 8 baraków, 2 faktorki, no i jeden starport. Tak mniej więcej to wygląda. To ci mówię, żeby do czego masz dążyć. To zapisuj oczywiście, nie? A jeżeli chodzi o kontrowanie i bycie przygotowanym na takie desanty przeciwnika, to powinieneś mieć tutaj sensor towera i patrzeć się na minimapę, tutaj sensor towera i najlepiej tutaj sensor towera. No i patrzeć na minimapę dużo też. Które ty też by nie zaszkodziły, wiadomo. Ale najpierw staraj się ustawiać priorytet na produkcję, no i ulepszenia. Jak te ulepszenia twoje 1-1 są mniej więcej w połowie, to dostawiaj zbrojownię, żeby od razu móc zacząć 2-2 robić. No ale masz przewagę ulepszenia. No i na przykład podczas takiego ataku, jak ci rośnie nadwyżka, no to jak masz dużą nadwyżkę, to staraj się ją właśnie wydać na dodatkowe struktury produkcyjne, zrobić milion supply depotów. No i no spalić to, ale zaekspować dalej, nie, no wydać tą kasę, bo nie możesz mieć takich nadwyżek, jak chcesz grać wyżej. A czemu nie było alertu? No właśnie, Ben, to jest dobre pytanie. Nie wiem, czemu nie było alertu z tym subem. Mega dziwne, bo czasem właśnie jakoś tak się, no nie wiem. A się on się pewnie po jakimś czasie załączy. Może coś nie przetworzyło płatności. Ale ci bardzo dziękuję za właśnie suba i donata w tym momencie, Beny. Very much. No, mało SCV-ek jest bardzo. Powinieneś na trzech bazach mieć tak przynajmniej 50
8 SCV-ek według mnie Terrany. No najlepiej 66, czyli masz po 16 na wszystkich minerałkach, tu 16, tu 16, tu 16 i po 3 na każdej rafinerii. I wtedy jest okej. Do tego zrzucasz muły i masz tego dużo. A poza tym produkcję. I według mnie nawet spoko by było, żebyś najpierw sobie siedział cały czas w bazie, ogarnął tą całą produkcję, armię i dopiero potem wychodził na atak, żeby sobie wyćwiczyć to makro, bo tym makro, czyli tą produkcją będziesz w stanie pokonywać pewnie większość przeciwników. Tak, z tego co widzę, chyba jeszcze jest też wygrany replay. Raczej przesyłaj jakieś przegrane, to wtedy więcej da się powiedzieć i pomóc też. Jaki hejt na czacie. Dobra. Dobra. Jak masz jakieś pytania, to śmiało zadaj. O, jak mi szybko znalazło przeciwnika. Go, go. Zugel Young, o, sztychami jeden. Nie lubię go. Raz ze mną wygrał na turnieju. Zerk jeden. Darnok. Nie wiem, czym się różni zwykła edycja od złotej edycji, prawdę mówiąc. Ale myślę, że Google zna odpowiedź na twoje pytanie. No nie wiem, pewnie jakieś tam dodatki są, w sensie przedmioty jakieś dodatkowe w pudełku były. O! Nie zajął agresywnej ekspansji. O, pieniądze! A coraz bliżej 200 milionów. Ale ktoś to naprawi? No mam nadzieję, Benny, że ktoś to naprawi, ale no po prostu czasem takie coś dziwnego jest. No ale oczywiście jak będzie ten ogarnięte, to odtworzymy wszystko, żeby było, nie? Dziękuję ci bardzo za kolejnego donate'a. Wtedy dyszka, teraz dwie dyszki. Sub, panie na bogato. Na pewno ktoś to naprawi, nie? No bo oni tam, ludzie im zgłaszają różne rzeczy. Ale to często też tak ludzie mają, że po prostu, tak jak mówię, bank przetwarza długo tę płatność, nie? Bo to jest subskrypcja, to tam musi przejść przez coś tam i... I dopiero jest, a z donate'ami jest inaczej, one chyba jakoś szybciej są przetwarzane, czy nie wiem. Myślę, że naprawią. Także spokojnie. Ale dziwne, no. Dzięki wielkie, Benny. Sprawiasz, że już mam na jedzenie. Dzisiejsze soki, czy tam jutrzejsze sponsoruje Benny. Aż mi się przypomniał Benny Hill, to nie za nich żałuję. Aczkolwiek Benny Hill był taki dość samotny w swoim życiu, nawet czytałem coś tam na jego temat. I śmieszek w sumie niby fajnie, niby ten, ale zginął samemu. Znaleźli go po kilku dniach w jego mieszkaniu. Jak się do niego ktoś tam nie mógł długo dodzwonić, to się ktoś wdrapał na jego balkon i patrzył, a tu GG. Co, bo rozsiewa creep. O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. Nie, no spoko. Tak tylko pytam. Nie ma problemu. Nie ma żadnego... Pytaj dalej, nie? Ja no żartuję, i tak już mi mega pomogłeś. Dobra, teraz musimy szybko jeszcze 3 gate'y i będzie... Nasze zagranie będzie kompletne. Dobra. Looks good.
Tutaj musi być pylon, żeby sprawdzać, czy nam nie desantuje żadnych zerglingów. Dziękuję bardzo, Benny. Teraz może myśleć, że ja go zaadeptkuję. No, ja coś innego planuję. W te zergowe roje. Naślę swoje... woje. Dalej moje woje. Ciężko może się być utrzymać z tego klaunowania, no ale... Chciało się uczyć, hehe. Jas tutaj. Bez litości. Chyba trochę przegiąłem. Miazga z ciebie! Och. Dawaj punkty, zergu. 104 drony zrobiła 46. Nieważne. Wszystko pod kontrolą. No to Haras nawet tak się względnie udał w tym miejscu przynajmniej.
Dobra. Dzięki, Benny. Benny widzę, że bardziej donate'owo rozmawia, bo na czacie ten, bo nic. Ale mi to nie przeszkadza. Piotr streamer. O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. Jeszcze tylko zobaczę, czy pas z dostępem do donate'ów działa uśmiech. Przetestuj wszystko. Ja powiem ci, wiesz, szczegółowe testy są wymagane. Nie no, bardzo dziękuję. Jeszcze, dobrze. Jak widzisz, działa. Przesunął się. Dzięki wielkie. Mister Benny. Siema, Maxter. Nie wiem, kiedy Outlast będzie Darnok, ale póki co nie. Dzięki wielkie. Raz, dwa, trzy, cztery donate'y, panie. Panie. Co to jest? Dokładnie. Pełna pazerność, Paweł, mi się załączyła. Już tylko wie, już tylko liczę, nie? Już nawet nie. Już tego monitora w ogóle nie ma, nie? To nic, to jest gra, ja tylko już tu patrzę, nie? Aż coś wyskoczy. To już jest ten poziom zachłanności. Siema, Rochu. Lindsay, wujek Stefan, witamy. O, coś Dębski ma? Co jest u Dębskiego? Wojtek Dębski, Dębskowki. Gamer Nerd, esportowiec, sędzia. Co to jest? Dębski szuka pracy, czy mi się wydaje? Ty? Wrzucił ogłoszenie o pracę. Wejście Wojtka od Imaga. Gold Edition ma podstawkę i dodatek w jednym. A, no to się wyjaśniło. Ja mam złotą edycję Warcrafta chyba i Diablo 2. Złote tytuły. No niestety, ta mapa jest trochę trudna. Że Stalkery kontrolują Battlecruisery, to jest beczka? No czy ja wiem? Coś powinno chyba. Dobrze, że cokolwiek jednak kontruje. BC to Battlecruiser. Rabalski? Nie, nie spadłem, tylko jest nowy sezon, Grandmaster jest zamknięty. O, pieniądze! Serio znowu? Bliżej 200 milionów. Dobrze działa ten pasek. Dzięki wielkie, Benny. No jednak chyba tak, wiesz, ale ja nie wiem, czy tak... Bo wiesz, a nóż się coś zepsuło i przypadkiem naliczyło, nie? Nie no, mega. Dziękuję ci bardzo. Pazerność! Na tej mapie chyba się nie da zablokować ekspansji Zerga, no. Już to chyba kiedyś nawet mówiłem i sprawdzałem, ale nie da się zablokować tak w miarę szybko. Dobra, no to Dimaga gra standard. Panie, 5 donate'ów. Miliony. Coraz bliżej 200 milionów. Oj, tutaj o, mały błąd z Rayleigh Pointem. Z Rayleigh Pointem. 80% kiepsko wygląda. Lepsze 100%. Panie! Czy pan wie, co to była katorga? Tam było 500, prawda? Nie, przestań! Nie sprzedawaj swojej duszy za srebrniki. O, fuck, zajmij golda. Oj, jak ja tego nie lubię. I co teraz, panie inżynierze? Dziękuję bardzo, Jurken, tym razem. Benny Jurken. Dzisiaj mnie rozpieszczają, można by powiedzieć. Pieniądze. Ale dżingiela jeszcze nie zmieniłem. Nie wiem, czy go zmieniasz w sumie. No. Tego jak donate wejdzie. Trudna będzie to mapa, naprawdę. Nie dość, że mam wejście od tyłu, to jeszcze gram na Zerga z Goldem. No nic, spróbujemy. Za późno weszło. A za późno wszedł twój donate, żeby na pasku było widać. Fuck. Z
Spoko, możemy zrobić nowy pas. Nie? Nowy pasek? A ten pasek jest na szczytny cel w końcu, na skilla. To w ogóle nie ma lepszego celu na pasku unitowym niż ten, który dzisiaj jest. Yami Yami? Czy w tej piosence właśnie było Yami Yami, czy mi się wydaje? O, znowu pieniądze. O, panie, tego nikt. Właśnie tego jeszcze nikt nie sprawdził. I dlatego trzeba koniecznie. Koniecznie, powiem ci. Najlepiej, im więcej dziewiątek, tym lepiej. I takie wiesz, 0,999 dony. Na początku ma być dziewiątka. Znaczy, no co, chyba jakaś tam animacja minimalna jest, nie? Na koniec, jak mi się wydaje. Tak, Benny znowu. Dzięki wielkie, Benny, tak, dokładnie. Ja coś piłem przed... piłem... co ja piłem? Wodę? Sok z grapefruitów? Sok z pomarańczy? Też się chyba zdarzyło dzisiaj? Takie rzeczy. Cukier. Siema, Alear. Witam, witam. No nie no... O! No i właśnie o tym mówiłem, nie? O tym właśnie mówiłem. Nie dość, że mam backdora, to... No jak ja mam grać na tej mapie, no? Po prostu, no, dramat. Teraz mu się odwinę. Już nam przestanie tutaj dimagować. Wyjdź z tej gry! Dobra. Nie mam jeszcze jakiegoś idealnego builda na tę mapę. Widzicie to, widzicie. Aha, ja zrobiłem... Nie zrobiłem tego budynku, dobrze. No! Ja wychodzę, on mi wchodzi. No czujesz, jakbym grał kampanię Warcrafta, nie? I to jest smutek. Mam backdora, no i muszę go jakoś szybciej niszczyć, no. Mam tylne wejście. Jak tu grać, jak tu żyć? Dobra, spokój. Jaki stres, nie? I złote bazy, kurde. Gorsze od wilków na deszczu. Dobra, tyle lingów, to może biegać.
Już jak się zamienią w Bengi, to już tak średnio. Bzyknij go! Dobrze. No fuck, straciłem warpizmę. Niedobrze. Bane. Co on tu robi? A na hold position stoi. Co za progainer. Dobra, wyjdziemy. Aha, nie wyjdziemy. Mogę ty. Skąd on tyle tego nawalił? Aha, no to bazę. No to dlatego. Jak dziwna ta gra. Chaotyczna. Aha, ja mam ten budynek. Mój Boże. Sakra. O, nie mogę. No ja tej złotej bazy, to ja nie jestem w stanie skontrolować. Przecież on na jednej bazie może siedzieć całą grę i to ma lepsze wydobycie pewnie ode mnie. No pewnie, że tak.
No smuteczek. Ja wychodzę, on mi wchodzi, no. I tak całe życie. No nie. Tu miał większe wydobycie, potem mi spadło, jemu też spadło. Muszę jakiś dobry patent na tę mapę wymyślić. Teoretycznie Skytos nie jest złym pomysłem, no ale... Nie, no da się bić Grandmastera swoimi lingami. Siema, Smokestar. Nie no, muszę go znowu spotkać i się odegrać, nie ma opcji. 50 zł za stringi trochę sporo? Proszę cię, Trabalski. To droższe. Anodar, witamy. Siema maturzystą, przypominam, iż Łęcka to... Siema Dionas. Nowy pasek, tak, ustawić? Jaki nowy pasek ustawić? Dazer, to może być najgłupsze pytanie w historii tego streamu, ale jak kontrować full ring rush? No po prostu dobrze się trzeba zostawiać budynkami i całą resztą. Dobrze zagrać. O! Dwóch zawodników Max Flow Play 2, Elazer kontra Indy. Mapa jest beznadziejna, no ale co zrobisz? Też się zdziwił. I Laza. No dobra. Zobaczymy, co tam Elazer gra. Którą mapę lubię najbardziej? Chyba z obecnego map pula Abyssal Reef. Przynajmniej szczerze. Myślisz to teraz, że nie powinienem się przyznawać? Myślę, że to by i tak wyszło. Ja też nie. Aha, Elazer też nie wie. No, Elazer też mówi, że Hydra Bane Imba. Proszę, Laser znalazł imbę, z którą nie da się wygrać. Zobaczymy go jednak na bliskonie. I takie wiecie, nie dopuścili mnie. Nie, no dobra. Co za pytanie w ogóle. Azerus, siema. Pozdrawiam Angelikę, która po raz pierwszy ogląda ten stream. Pozdrowienia wypłynęły od Azerusa. Ja bezstresowo podchodzę, w końcu jestem wrogiem. Where shall we march? The temple of the first born shall curse of you. May your death be. Yes, executor. Fate before.
Może nie będzie nawet supply bloka, którego łapię za każdym. A no pewnie, że tak. Jejo, jak ja nie lubię tych zergów. Pala dla Angeliki. Pozdrawiam. Why not? Teraz tak. Razer wszystko widzi, co gram, tak w 100%, a może i nawet bardziej. Więc muszę zagrać chyba po prostu dobrze i to powinno wystarczyć, nie? Granie dobrze na Hydra Baning. Mi jak impossible. O, świetnie, świetnie w te larwy wycelowałem. Dobrze, dobrze, dobrze. Piękny haras. Płakał jak wikrował. Laser jest bez szans tutaj. Teraz mi coś tutaj wleci, jakieś dropy. Pozdrawiam siostrę Sachurskiego, która ogląda ze mną ten stream. Oj, ten zły Snokstar. Nie poddajemy się. Bailing test! Czyżby nie był gołosłowny i zagrał hydraliski. RIP. Już robi hydra test. Ratuj się kto może. Płacz na balans za około 6 minut, bo mapa jest duża, tak by było szybciej. Myśleliście, że gracze potrafią przewidywać wyłącznie, co tam w miarę przeciwnik jest w stanie wygrać, zagrać na podstawie tego, co widzą sami? Nie, my nawet wiemy, kiedy przegramy. Tak człowiek się może trochę nakręcić, nie? Na tę porażkę. Uff, tłum zamarł. Dobry haras, dobry. Taki więcej. Moje ciało jest gotowe na te wszystkie hydry i tym po... No, pewnie, że tak. Jeszcze ci machnie czymś takim. Z lewej, z prawej i z powietrza. No i do widzenia, no. O, pieniądze! Są proto skórze niby zrobić. 200 milionów. A tam tych cwaniaki wygrywają duże turnieje. Azerus, dziękuję bardzo też za donate. Hojność! '80 dron! O, już czeka. Co za zaskoczenie.
Dobrze! Jeszcze lepiej! No jak ja na tej mapie mam wygrać, przepraszam bardzo, no. A, no tutaj akurat powinienem to widzieć. Ach, ty śmieszku laserowy. No. Dobra, nie, ja muszę inaczej grać, ja muszę wrócić do swoich kolosów. No, a ile przegrałem? Przegrałem w tym momencie mniej więcej, co mówiłem? No nawet szybciej się udało. Good job. Pół. Dziękuję, Azerus. Pozdrawiam. Tak, wiem, powinien być panią przy skałkach. Nie wiem. Bo tylko Skytos pozostał nam na tych mapach. Pozdrawiam Angelikę, mówi CDR też. Damianoc SW, witamy. To jest dramat, naprawdę. Granie na Hydra, Link, Bane na tych mapach niektórych. Idę całkiem nieźle parodię, Javilo. Co, jeżeli to nie jest parodia? To jest rzeczywistość. No trzeba jak SOS chyba. Kolosy, timing dobry. Tylko weź zrób timing na mapie, która ma 39 km, nie? A ty chodzisz na czworaka. No i teraz nie, no i... chociaż może to nie jest ktoś bardzo słaby, ale wydaje się to ktoś taki naprawdę teraz średni gracz, no. Nie chcę dostawać mega topowych progamerów, a raz takich, no... Nie wiem, 5500 MMR, no to bez sensu jest. Tego Dimaga bym wolał trafiać. Jak oni to robią? Nie, ja ten turniej, Penthouse czy jakoś tak, wiecie o co chodzi, co Zetko komentował. Ja to muszę normalnie od przodu, od tyłu, w spak spisać wszystko, nie? Bo ja zgłupiałem już teraz. Teoretycznie gram to samo, a w praktyce no wyniki są jakie są, nie? Być nie może. Też mi się tak wydaje, Gum Command, że na tej mapie te kolosy mimo wszystko są beznadziejnym pomysłem. Bardziej na takim New Kirk Precinct można by, ale już tej mapy oczywiście nie ma. Można zrobić mapę jeszcze większą, ja bym walnął mapę, jeszcze lepszą dla Zerga. Hater? Stałem się tym, kogo nienawidzę, czyli haterem balansu. Siema Deratos. Prawda, ja mogę wygrywać z laserem, ale... No ale nie jak Hydra Bane jest w takim stanie jak teraz, no. Cofnąć zmiany. O! Mamy dużo gazu wydobyte, dobra, trzeba będzie bezpiecznie. Psychorok, dziękuję za radę, witam. Nie, w remasterze nie będzie takich elementów typu zaznaczanie wszystkich jednostek, nie, 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 nie. You require more Vespine gas.
No, trochę nie ogarnąłem. Ale bez znaczenia, bo i tak nic nie straciliśmy. Miozga. Dobra, teraz musimy się zorientować, co on tam zagrał. I co, widać tylko, że pewnie trochę marinów. Dobra, żyjemy. To bardzo dobrze żyjemy. To Chaman się stiltował? Nie, nie wierzę. Dobra, ten build mi się odrobinę bardziej podoba. On co prawda wygląda tak samo, ale ma tam minimalną zmianę. No, tak jeszcze robot trzeba zrobić. No trochę za późno jest robo, ale trudno. Wygramy sobie makro w końcu. Coś wydawało mi się, że tu mignęło na czerwono. Ale nie. No, czekamy, aż on wyjdzie z bazy czy coś, bo inaczej ciężko będzie zaatakować go w takie miejsce. I ścigać nas będzie teraz. Czemu on nudzi trochę. Za bardzo to nic tutaj jeszcze nie zbudował. A, takie rzeczy. A, taki cwaniak. No brawo. Dobra,
asking. I will comply. Understood. No serio, i tak się będziemy bawić? Oj, kolega. Dawaj, zabuduj się. Musi wyjść, nie ma innej opcji, no nie sforsuje miliona jego jednostek bez kolosów, dlatego je właśnie robimy na wypadek, gdyby dalej sobie myślał, że może robić ninja ekspansję po mapie i grać jak grać. No, dawaj, steampack na wszystko! Steampack. O, ghosty ma. Jest potencjał. Serio, nie wyszedł? Chciałem, że idzie do mnie, żeby właśnie zrobić jakiś dobry, śmiały atak. No, ale jednak nie. To my przyjdziemy do niego. A, tędy przyszedł. No dobra. Nie mam jeszcze zasięgu do kolosu, więc to jest pewne utrudnienie. Nawet to wyszła ta bitwa w miarę. Nice, my friend. Wycofał się. Dobra. Nieważne. Nie miałem zasięgu do kolosów, jak widać, więc walka ogólnie była głupia, ale myślałem, że dajmy spokój, już wygrajmy. A on nie! On dalej! Nic już niczym tutaj nie zbiera. Oblężenie. Miazga, miazga. Dobra, szukamy kolejnego, bo ten był taki średni właśnie. Siema, Shield of Hope, witamy. Rodzenek, siema, siema, Damagus. Magicos, jak forma dzisiaj? No tak właśnie, przegrałem na Lazera. Rodzynek na wykrzyknik poradnik, tam jest szybkie przezywanie jednostek. Tak, Damagus, można dalej sobie oglądać poradniki śmiało. Gram z Kaitosa.
Tak, w sumie już było po grze, jeszcze atakowałem jego jednostki. O, laser zwęszył punkty, teraz mnie będzie snajpować i grać Hydra Bane. Laser, nieładnie. Ale może spróbujemy teraz w sumie czegoś innego i to zadziała, oby nie, no. Yes, żadna baza nie jest tutaj dobra. Dobrze mi idzie, 13 sekund w rozgrywce, już narzekam. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, laser nie jest słabiakiem. Ale tak powiedziałem, jakby był, nie? Nie no, który ma Bane'y, to nie może być słabiakiem. Żaden zerk teraz nie jest słabiakiem. Czy laser jest buddystą? What? Ja nie sądzę. Ale buddyzm chyba jest taką w miarę spoko religią. Cię wydaje, być? Kiedyś coś tam czytałem. Jak Z teraz powiedział coś buddyzm hasło, to o, nowe słowo, wygooglujmy. Chyba miało to jakiś tam sens. W dużych mapach to już nawet adeptką się nie bardzo jest co zrobić. No bo też szybciej powinienem może robić Stalkera. Pierwszy Stalker Persa? Nie, w sumie i tak bez sensu, i tak wyskautuję, bo robi szybkość do Overlordów. To nie ma co, właśnie żadnego znaczenia za bardzo. No masakra. Dimensional strings attuned. I see. Yes. Your will be heard. Not your car, me not. Not an energy, not your
Jeszcze Oracle straciłem, nie? A, idź pan. Jezu. Jak to jest? Ja patrzę na minimapę, on latuje idealnie w tych momentach, w których ja nie patrzę, nie? Jakaś magia. No nieważne w sumie. Chciałem, żeby zagrać kolosy, skończyło się w sumie i tak na tym, co było. Tutaj też powinien być jeden pylon, żeby to wszystko widzieć właśnie. Trzeba też chyba przed dodaniem gateway'ów dodawać kanony na Elodera przynajmniej, bo on w sumie jeden z niewielu zergów robi te dropy w miarę. To jest trochę słabe. Tak. No nabija punkty na nią, mówię. Jak robią to te tosy, że oni cały czas mają inicjatywę i w zasadzie coś takiego się w ogóle w ich grach nie dzieje na ogół. Ale myślę, że bez kitu. No trzeba dodać do 6 gatewayów, zrobić przynajmniej po jednym kanonie w każdej linii mineralnej. Patrzeć na minimapę jak szpak 5 zł. Żeby tak nas nie harasował. Nie, dopiero drugi raz był laser. To wiesz, jak dostaję takich graczy jak jakiś tam ten poprzedni, a potem trafiam na lasera, to jest nieporównywalne, bo te zergi, na których ja ostatnio trafiam, no to są mega słabe, a laser mi zagra coś lepszego, z czym na co nie grałem mega długo i weź tu graj, panie. Graj.
To buildy, których nie wykonasz dobrze w niższych ligach. No mniej więcej dlatego nie należy tak totalnie ślepo się sugerować zagraniami, które widzi się w grach tych najlepszych, nie? Ale ogólnie dalej ja bym się wzorował. Ciężkie życie, ciężkie, ciężkie. Z jednej strony wiadomo, fajnie gramy sobie, ale z drugiej... Serio, żeby teraz wygrywać z tymi dobrymi graczami, to nie była ziemia. Czasem to jest mega łatwe, a czasem to w zasadzie nie ma nadziei. Nie wiem jak to robią te niby i inne showtime'y. Dlatego będę musiał pooglądać ten turniej, który właśnie dopiero teraz się zakończa, więc całe szczęście. Jak mam ustawić sobie twarz przy haczerce? Nie wiem, to chyba się w opcjach tam ustawia, nie? Drużyny swojej, czy tam grupy, czy coś takiego. Ale nie, to z automatu się awatar ustawiał chyba. Ty, ale ja zmieniłem chyba awatar. Dlaczego mam? Nie, ja chyba mam ten awatar. To awatar się u mnie chyba po prostu pokazuje. To jest awatar chyba, nie? Bo nie, może tutaj, dobra. Czekam na Reapera. Where shall we march? Ire shall be Najakar, Mina. Chyba nie doczekamy. No może tak być. Dawno nie dostałem to banuszki. Może to jest ten moment, to jest ta chwila. Jestem prawie pewny, że jakiś timing na będzie chciał zrobić ten cały healer, bo on całe swoje życie gra timingi jakieś rozmaite, wiadomo, o właśnie. Już się na to musimy przygotować. Zero effect.
Dobra, jest dobrze. No znowu do mnie przyszedł? A nie, dobra, on się broni. Ale nawalił tych Wikingów, nie? To jest interesujące nawet. Jakby jakiegoś mecha grał, to zobaczymy zaraz. A nie mam mecha. O, wow! Amikara te Feniksy. To wjeżdżamy. Dość łatwe to jest. Jak to było trudne, acz niełatwe. To ta myśl. Nie no, dobrze skontrowałem jego pierwszy push, więc potem już nie było tak trudno, bo musiałem mieć przewagę w miarę znaczącą, co zresztą widać, nie? To jest healer, a nie jakiś kurde, nie wiem. Dobry run. Eternal. Nims as Svendi, witam na streamie. No, znowu healer. Temu team zmieniłem, Shazam. Znaczy, nie do końca zmieniłem, po prostu wstąpiłem do tego, bo kolega chciał. Atakował mocno, to na chwilę w sumie będę. A z poprzedniego wyszedłem, bo nie było sensu w nim być, no. Czyli znowu taka sama gra będzie? Ja mam wrażenie, że stracę następne 9 minut na tego terana. To najgorsze, nie? Dostaniesz albo Mega Koksa i pewnie przegrasz od jakiejś głupoty, a potem trafisz na kogoś i nie, to bez sensu. Może się musimy z kimś umówić na jakieś customy. Ale z Lazarem teraz nie ma sensu się umawiać na customy, jak ja nie wiem, co mam robić na Zergę. Znaczy wiem, co mam robić, ale to nie działa. Więc to nie jest najlepsza recepta na sukces, wydaje mi się. No ja chyba wrócę do jakiegoś harasu lepszego niż Oracle Adept. To samo w sumie chyba robi ten healer z tego co widzę. Co to jest Layla? Aha, wy mówicie o wykonawcach, tak? Layla to jakiś wykonawca. Śpiewak, śpiewaczka. O, panie, muzyka na czacie.
Piotr BG, siema, dawaj jakiegoś Olina. No ja nie znam żadnych za bardzo. No dobra. A niech będzie. Spróbujmy. Moje ryzyko. Może go szybko poskładamy. Albo on nas szybko poskłada. Średnio idzie. No, jakie jest to zagranie w tej mecie. Bardzo takie se. Wejdzie to. Nie ma cudów. Yes, executor.
To mi się wydaje, czy... O, masakra. Ała, już mnie zabolało to, co mnie... Wszystko, co mnie mogło zaboleć. Ogólnie zrobiłem all-in adeptkowy bez ulepszenia do adeptek. Jak się nie mogło udać, tak teraz to w ogóle... Nie najmniejszej szansy chyba. A, kliknąłem, ale się nie kliknęło. Dobrze. No nie ma cudów. Jach. Bo Michał 4-0 wygrał z Showtime w finale, no co akurat nie jest duże zdziwienie dla mnie. Mimo wszystko Koreańczyk, nie? Showtime w sumie tak jak ja, tylko jednego builda na Terana w miarę umie, tego ze Stargate'em. No bo tego builda nazwać nie można. Kilka jednostek na krzyż i to tyle. Wiesz, że najlepsze jest, że jak mi wejdzie ten upgrade, to może jeszcze coś się uda zrobić. Albo i nie. Raczej nie ma szans. Showtime za każdym razem inny build, tak jak Gumiko 3 razy olinował. O, nie mogę. Aj, to nie fart. No już dobrze, nie widzi mnie. No, złóż te czołgi, złóż liberatory. Daj, daj mi tę przyjemność. Nie złóż. Nie ugięty. Tak chyba przegram bitwę, nawet jakby się za chwileczkę, no, doszło do bitwy. Już ma 1-1. Co ja robię w tej grze? Ja mam wrażenie, jak on by doskonale tutaj odpowiadał na moją fantastyczną zagrywkę. Ale nie dam po sobie poznać. On też chyba nie chce dać po sobie poznać. Wyjdzie dopiero z 3-3 z naturala, nie? Jasne. Przypadkiem. Jasne. Jasne. To... Nie no, głupio zagrałem, nie powinienem takiego builda grać. Siema, Kamel. Zachciało mi olinowania. Tak jest, tutaj nie wygrałem. No dobra, sorry. Trzeba grać dalej to samo. O, Showtime gra robo? Na Terrana? Nie wierzę. Siema Matrix. No teoretycznie jest poprawa, tylko cały czas gram te same buildy, więc no... Jak gram te buildy moje stare, oklepane, no to wygrywam, ale... O, Harstem. Siema potworek, dobranoc, trzymaj się, dzięki, że byłeś, witamy Dakia, Mataleo, siema, siema. I Kamela też witam.
A jeszcze nie widziałem Kamel. Znaczy widziałem, że maina wysłałeś, ale to już tutaj się do streama bardziej szykowałem. Ma zloty. Ja dzisiaj coś takiego na Zogolianga zagrałem, że ma zloty. Panku, siema. Porady na ustny polski. Olin czy makro? Nie no, mów będąc taki no wyluzowany, mów wyluzowany, bądź i odpowiadaj tak zgodnie z, nie wiem, sensem. Bądź zada... Aha, no zależy jaki temat w sumie masz. Ja miałem słownictwo internetowe, coś tam, więc w zasadzie czego nie powiem, byle brzmi, miało przekonywująco, no to tyle, nie? To będzie dobrze. Wszystko jedno, nie przejmuj się, to naprawdę, nawet jakbyś nie zdał, to nic się nie stanie, a ciężko tego nie zdać. Dostaniesz stresa, mózg zacznie pracować. Będzie dobrze, my friend. Samo jak na ustnym angielskim, też jest mega łatwo. Więc nie stresuj za mocno. To źle wyliczyłem. Trzeba się pozbyć tej probki jednak. Zobaczymy zaraz, jaka jest różnica w probach, jak za duża, no to... O Boże. O, z 6 probek różnicy. No widać, że zagrał jakiegoś prawie Nexus Firsta. Oj, będzie ciężko. Siema Dantrox. Matthew, witamy. Zrobić, ale chyba za 4 peniksy będą odpowiednie. Jakiś atak chyba. Ciekawe, Stargate to zrobił też. Our new team are ready.
Channel. Where do our... I return to serve. The skies await. Ja robię swoje własne wojny. Ciekawe. Chyba chcę też Skytosa zagrać. Musimy oczywiście zrobić samego Mothershipa, bo ten by nie miał w pełni energii życiowej. Dobra. To będzie dość nudne PvP, no chyba że zginę zaraz. Ale właśnie. O! Nie, to zwykłe złoto. No, jestem prawie pewny, że też robi. Kajtosa. I dostał muzyka. O, albo i nie. RIP. No, muszę anulować Mothershipa niestety. Fajny atak nawet. Ma on sens. Bo dzięki Mothershipowi jesteś w stanie przeżyć moje trzy pierwsze kariery, a Voidy nawet coś tam dobijają. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Tylko, że no właśnie całą grę miałem o wiele mniej wydobycia. Zobaczmy jakiego on... A, no on zagrał... A nie, zagrał po Mothership Core dopiero. Nexusa. Potem Stalker, Twilight Council, Blink, 3 Gate, Nombra. Takie ciekawe nawet, trzeba przyznać. Takim timingiem. Tak, tak, to Chaman. Jako partner zarabiam na reklamach, ale ja ich nie puszczam na Twitch. Znaczy, samemu nie uruchamiam, tylko z automatu lecą. Indy polecam na Skytosa grać szybko o czwartą. No spoko. Ja w miarę wiem, co mam robić, tylko to tak zawsze mi nie wychodzi. Nie wiem, strasznie ciężko, żebym miał przewagę od początku, w miarę sensowną i dzięki... I przez to mi te timingi w ogóle nie wychodzą. Ciężka sprawa.
tak bardzo często mam właśnie. Lecą u ciebie tylko te standardowe od Twitcha, z których nie masz ani grosza. Nie no, dostaję coś tam za te. Dostaję na przykład, zaraz ci mogę powiedzieć, jak to wygląda z reklamami Twitchowymi, o ile na mnie znajdzie przeciwnika. Jak w ogóle ich nie puszczam manualnie, to nie wiem, 6 maja $0.5. Wczoraj było 0, nie, to dzisiaj jest 0 dolarów, ale to jeszcze się nie podliczyło. 0,4 dolara, $0.5, 300 dolara, niecały 1 dolar, niecały 1 dolar, prawie 4 dolary, wow. Aha, bo to było podczas komentowania tego. WCS Austin to było, tak, ale taki zwykły stream to $0.5, bym powiedział. W porywach do 80, ale często też mniej. A ja nie wiem, ile jest za 300 wyświetleń reklam Geralt, ale chyba standardowe jest za 1000 wyświetleń reklam 3,5. Czyli by pasował około $1 chyba. Ba, no pewnie, że na bogato, to nie tylko tak. Nie no, nie puszczam ich, a podobno też na Twitchu nie ma reklam, więc whatever. Po co mam puszczać reklamy? Stream jest jedną wielką reklamą, kapo. Jakie mapy polecam wetować? No, Defender's Landing według mnie jest beznadziejny dla Protossa. Azerga też nie wydaje się mega dobre, jeżeli gra... No, dla Terrana jest pewnie najlepsza, no. Jakoś z reguły tak było, że te mniejsze mapy są dobre dla Terran i słabe dla... Najgorsza dla Protossa i Zerg jest tak po środku. Tego dostaniemy jakąś szybką zagrywkę, z tego co widzę. Jak widzicie, odkłada larwy na zrobienie 6 lingów. Trzeba będzie się zabezpieczyć. O, trochę przegiąłem z szybkością tego zeloty, ale będzie 2 zelotów. Dobra, zwiad był dość dobry. Teraz tylko trzeba się obronić. Będzie nam próbował tutaj wejść, to będzie spoko sytuacja. Albo i nie. Nie, dobra, jest okej. A mogę tego dalszego pylona aktywować.
A, mogłem Forcefielda jeszcze rzucić przez moment. Niestety. O, Immortal prawie nie zginął. O, nie zakolikowałem kolejnego? No nie wierzę. Tak, Montresa nagrałem. Wyrobiłem się. Dobra, to było dość łatwe. This lol, 1, 2, 3, dzięki za flowa. Powiedział mi, że ładnie obroniony i jestem pierwszym protosem, który to obronił. Wow, zaszczyt. Chyba Skytosa dalej będę próbował. Siema Katachi. Witam, witam na streamie. Trzymaj się, Kerry, dzięki, że byłeś. Teraz tak. O, zablokujemy. A nie, to pewnie zerk, który nie zaekspo. Chwila, to jest. To jest Protoss. To wiele zmienia, my friends. Bardzo dużo zmienia. Co się dzieje na tej mapie? Olinujemy, no to przecież nawet nie ma co mówić, że nie olinujemy, jak olinujemy. No jak nie, jak tak, prawda? Ciekawe, czy stream cheatuje i zaraz zobaczy nasze zagranie. Zabiję mu probkę swoją probką, co? Co to jest za parodia gry? Panie Protosie kochany, co pan najlepszego robi? No kpina jakaś. No tak jakby wiecie, no granie Nexus Firsta w takiej sytuacji, w jakiej on teraz się znajduje, no wydaje się dziwne, prawda? Niby dziwne. Raczej wygrałem, no. Nie będę tutaj czarować za mocno, no. No właśnie, raczej. No, zaloty zrobię. Rozsądnie. O! Coś tu było.
Gdzie on tymi stalkerami tam łazi? Po lasach, po deszczach, po bagnach? Nie wiem, co on tu robi. Co ty idziesz? Chyba to ten Rusek był, ale może mi się wydaje. Taka oto gierka. No, to ten Rusek był, no. Dobra, jeszcze jeden. Ile mam FPM-u? No tak różnie, od 200 do 250, czasem więcej. Czasem mniej się zdarzy. W ostatniej grze miałem APM 208. Siema Kedaczy, dzięki. Witamy Geralta też. Sequencer, straszna mapa. No nie wiem, mi się żadna mapa nie podoba jakoś mega bardzo w obecnym mappoolu. Znaczy no spoko są te co były w miarę. Nie mają chorych rozmiarów. Unika DR się ma, Kaioken witamy, Dexio, hello, hi Edward, witamy. Dobra, ostatnia gra chyba. O, na Geralta trafiłem, który mi siedzi na czacie. Rosa Patrol, siema, siema. Geralt. Geraltem zawsze mam epickie gry. To mam Mastera, a nie Grandmastera, bo nowy sezon dopiero ruszył i Grandmaster jeszcze nie jest otwarty. Ciekawe, czemu Grandmaster nie jest od razu otwarty, jak jest nowy sezon. Żeby może nie został jakoś dziwnie zapchany? Geralt się jara estetyką map nowych. Patrz i podziwiaj, jak wszyscy. Geralt. Zaraz. Nigdy marniej w oczach? O, czemu? Panku, nie mów tak. A Edward, dzięki za followa. Nowamych? Nie no, może nie musisz tak grać jak ja. Ja po prostu miarę dużo grałem z tą grę i dlatego miarę szybko gram. Nie trzeba aż tak klikać, nie? Spokojnie, system cię dobrze przydzieli. System jest niesamowity. Tak, bo Geralt lubi takie manewry zawsze.
Sprytny chłop. Noż ty. A, moje mikro. Zawiodło mnie moje mikro. Teraz nadzieję się na Phoenixa. Nie, jest zasięg. Fuck, byłem prawie pewny, że nie będzie. O, fatalny, fatalny koniec chyba dzisiejszej audycji. Niestety. Wspomina się gra na Hardstema, gdzie stracił dwa stalkery, mimo że też miał cztery tak samo jak ja i jeszcze jakoś sentry na mnie. Dobrze, ale zróbmy coś idiotycznego. Może tego Geralt się nie spodziewa. Tego tam wie, prawda? Aha. W ogóle się nie spodziewał. Też czy moja sytuacja jest taka dramatyczna? Pewnie jest. No serio? Aha. Już mam blinka. No i złapał mnie, no i oczywiście. I wylądował. Nie spodziewał się trzeciej Oracle, nie? Aha! Robić tę samą jednostkę do skutku, na pewno nie spodziewa się jeszcze jednej. Geniusz. Dobra, zagramy sensownie może jednak. Jest chęć zwycięstwa duża, bo widzę, że jest szansa jeszcze. Myślałem, że już nie ma szans, bo ma dużą przewagę, ale tak nie. Jednak nie ma. Dobra, to było trochę dziwne z tym potonowym czarczem. No nie, serio Geralt, zrobiłeś coś takiego. No poważnie. No serio Geralt, no to czemu? Ale no ja się pytam czemu. No jaki smutny koniec, nie? Nawet muzyka pogrzebowa tutaj no już nie pasuje, bo to już nawet nie ma do czego grać. Już ten trup dawno zakopany.
Geralt człowiek wielu taktyk. Jeszcze mnie tu ciśnie tymi darkami. Nieugięty. No i co zrobisz, no? Musisz mieć w każdej bazie obserwatora, a nie masz jakich mieć, no. Chyba zabiję mu w końcu Orpizma. Spoko, jeszcze moja gra. Czy że Golda zajął? Oho. Działa? LOL. Pro gamer. Niech się broni. O nie. Znowu się zamroziły te trzy. Geralt się dość pewnie czuje. Docenia Voidrejów. Chciałem go zamrozić, jak się wycofuje, ale nie bardzo się da. No fuck.
persevere. Nic nie zrobi z tymi wojdami. Nie ma szans. Cześć, Linka Karo. O Jezu, co tu się działo? Co tu się działo? Taka kpina z tego matchupu jest. No dobra. PG. Ale miał o wiele większe wydobycie i w ogóle wszystko. No dobra. Dziękuję wam bardzo, że byliście na audycji. No dobra. Cześć Kubek, masz pytanie. Mianowicie kiedyś moje pola zasilające od polon wyglądały zupełnie inaczej, teraz wyglądają tak jak twoje. Taka tylko obudówka, da się to jakoś zmienić, bo nie potrafi się przyzwyczaić. Tak, dokładnie. Tak jak Matrix mówi, trzeba zmienić ustawienia grafiki. Siema Bicepsor, witamy, ale niestety już kończymy streama. O, dostałem jakiegoś hosta. Od Crazy MMO Gamer, dzięki. Hirosh One, witamy. Dobra. Obserwujący? To wszystko, na co cię stać? Wira Kucha, dziękuję za followa. Dobra, no to właśnie, jak ktoś chce zafollowować, to śmiało, zachęcam. Facebook, YouTube, Twitter, Twitch. Tutaj też można zostawiać followa i potem tam się klika taki dzyndzel, żeby jeszcze były powiadomienia wysyłane na e-maila, czyli tam... Przychodzi do was mail, jak startuje, ale to trzeba jeszcze tam dodatkowo zaznaczyć, jak się kliknie followa tym tam dzwonkiem czy czymś, to samo jest w sumie na YouTubie. Żeby dowiadywać się o każdym filmie, jaki wrzucam, też tam trzeba kliknąć taki dzwonek. Jak ktoś chce wesprzeć, to wiadomo, pod streamem są linki, ewentualnie komenda na czacie, wykrzyknik miliony, no i my zbieramy te miliony, jak będą miliony, to będzie... dla mnie fajnie, prawdę mówiąc. Dalej. Aha, dalej trzeba podziękować chyba, nie? A, jeszcze wykrzyknik Discord, jak ktoś chce poczatować poza streamem, i wykrzyknik alarm, jak ktoś chce powiadomienie do Chroma, które mówi, że audycja startuje. No i bardzo dzisiaj mocno chcę podziękować od początku lecąc Benemu. Jeden Beny 13, Jurken i jeden Beny 13 i Azerus. Dziękuję wam bardzo dzisiaj za wsparcie donate'owe. Beny dzisiaj najbardziej się wykosztował, został dzisiaj top 1. Subów dzisiaj, było dzisiaj dwóch subów. Jeden to był właśnie Benny, natomiast drugi to Alo, 3 miesiące pod rząd. Benny dzisiaj pierwszego zrobił, także super. Cel subowy osiągnięty, mimo że na ekranie nie pokazuje się, że Benny też tam jakby się dorzucił, ale tak naprawdę się dorzucił. Tylko pewnie to przetwarzają milion godzin, milion lat. Manukunta, dziękuję ci za bicy, rytualnie już niemalże. No i do następnego razu. Normalnie, ja na ogół czytam, co piszą ludzie, Kubek. Normalna sprawa. Dobra, czy było jeszcze jakieś pytanie? Nie wiem, nie widzę żadnego. Jak ktoś ma jakieś pytanie, to piszcie zawsze małpa indisarka do wiadomości, wtedy mi się to bardziej podświetla. Dobra, do następnego razu, dzięki, że byliście. Okej. Dziękuję wam, że byliście. Ja już znikam. Obłowiony. No myślę, że to też powinna być audycja, bo czemu by nie, prawda? Nie mamy życia, więc trzeba streamować. Bye bye, Falun i StarCraft.